i mieć nas skierowane. Przy próbie odpowietrzania tylnego hamulca po zdemontowaniu koła okazuje się, że klamka jest nieszczelna i stąd w ogóle tylny hamulec nie działał. I przy próbie odpowietrzania płyn wypływa ze zbiornika tutaj dołem. Zalał nam cały rower. Proszę, no potrzymaj. Czekaj, musisz z tej strony trzymać. Tak, tu. O, tak, no i tak. O, i tak trzymaj. A wtłaczam płyn. A on wypływa przez klamkę. Nie widać? Widać było. Jak wypłynie, to po prostu... Przez klamkę wypływa, zamiast zalewa po prostu wszystko masakrycznie. Dobra.